twój głos lekko drży. Pytasz, czy kocham cię, choć odpowiedź dawno już znasz. Dobrze, jeszcze raz opowiem ci, co czuję. Kiedy trzymasz za rękę mnie, wtedy modlę się, by to nie był sen. Kiedy spoglądasz czule tak, moje myśli się schodzą tam, gdzie oczu blask. No, bo dzięki tobie trwam. Kiedy trzymasz za rękę mnie, kiedy spoglądasz czule tak, bo dzięki tobie trwam. Dokładnie w walentynkowy wieczór witam serdecznie wszystkich słuchaczy 372. wydania audycji Radia RTM Staszic. Ta piosenka pojawia się raz do roku w naszej audycji. Rafał Ciesielczuk i Daria Ciesielczuk nagrali tę piosenkę z myślą o zakochanych. Ta noc walentynkowa i tylko w naszym radiu. Inne rozgłośnie mogą nam zazdrościć tak wspaniałej piosenki na ten niezwykły wieczór dla zakochanych. A w najbliższą niedzielę zapraszam w imieniu organizatorów na Hrubstock. Nazwa odnosi się do słynnego festiwalu w Woodstock. W roku 69 zgromadził on ponad 400 tysięcy młodych ludzi pod hasłem Love, Peace and Happiness. Mimo że minęło już prawie 50 lat, ciągle duch tej imprezy jest obecny w kolejnych pokoleniach młodych ludzi. Mam nadzieję, że tak będzie również na koncercie w najbliższą niedzielę. Posłuchajmy zapowiedzi tego koncertu. Cześć! Zapraszamy na Hrubstock, drugą edycję koncertu rockowego, który odbędzie się 19 lutego 2017 w Hrubieszowskim Domu Kultury przy ulicy 3 Maja 7. Głównym organizatorem jest zespół Pruderia wraz z Hrubieszowskim Domem Kultury. Wystąpią dla Państwa Pruderia, Inspiro, Pizza Łomot, Mus, Rdza, ulica 30, Karolina Krawczuk i Ben.
Podczas koncertu przeprowadzona zostanie licytacja różnych przedmiotów związanych z Chrupstokiem oraz płyty, koszulki, plakaty, biografie i zdjęcia z autografami znanych i lubianych zespołów takich jak T-Love, Wilki, Wideo, Piersi, Blue Cafe. Dochód z aukcji przekazany zostanie na oddział dziecięcy Powiatowego Szpitala imienia Świętej Jadwigi Królowej w Chrubieszowie. Patronat honorowy, burmistrz miasta Chrubieszowa, patronat medialny, Lubię Chrubie, Chrubieszów TV, Kronika Tygodnia, Radio RTM Staszic, Katolickie Radio Zamość, Radio Lublin. W dalszej części naszej audycji relacja z rozgrywek Halowej Ligi Koszykówki, które odbyły się w hali gimnastycznej naszej szkoły. A pozostała część audycji to pierwsza część koncertu kończącego rok 2016, bilans 2016 w wykonaniu Teatru Piosenki Młyn. Hala Staszica rozbrzmiewa odgłosami treningu zawodników, którzy dzisiaj będą walczyć w rozgrywkach Halowej Ligi Koszykówki. Pierwszy mecz Staszic kontra Kościuszko. Za chwilę rozpoczną się rozgrywki. Publiczność już jest na trybunach. Dzisiejsze zawody będziemy relacjonować wspólnie z Bogumiłem. Bogumile, na kogo stawiasz w pierwszym meczu? Pierwszy mecz oczywiście ogólnie kontra Kościuszko. To widzę wyrównany mecz, ale dopiero powiem ocenę po pierwszych minutach meczu, bo chciałbym zobaczyć, jak to gra, ale myślę, że będzie bardzo udany mecz. Halowa Liga Koszykówki w Chrubieszowie ma już pewną tradycję. O historii tej ligi zapewne będzie mógł nam powiedzieć pan profesor Zbigniew Krawczuk. I piłka w grze. Pierwszy kosz dla drużyny przeciwnej. Wyraźnie pod dyktando naszych gości, czyli drużyny Kościuszko, już mają przewagę 8 punktów. No ale mamy nadzieję, że to jest dopiero początek, że nasi zawodnicy się rozgrzeją. Wprawdzie walka trwała pod koszem przeciwników, czyli pod koszem Kościuszki, ale skuteczne akcje ich zawodników dają konkretne wyniki. Teraz znowu nasza drużyna atakuje pod koszem, ale bardzo ostra obrona zawodników Kościuszki. No i mają piłkę. I znowu. Ale tym razem się nie udało. Do końca pierwszy. Mamy w końcu 2 punkty. Jest wynik 2-8. Zostały jeszcze 4 minuty. Mam nadzieję, że nasi zawodnicy będą starali się odrobić ten wynik. Przerwa. I piłka w grze. Atakują nasi. Nie, jednak stracili piłkę i znów Kościuszko pod koszem, ale nieskutecznie. Znowu nieskutecznie i piłka w rękach naszych zawodników. 3 minuty 50 sekund do końca. Dobrze, było to. Tak. Teraz walka przeniosła się na połowę naszej drużyny, ale nieskutecznie. I przejmują nasi zawodnicy piłkę. 2-8. Jeszcze 2 minuty. Niewiele brakowało, mielibyśmy 2 punkty. Mam nadzieję, że nasi zawodnicy się rozegrają. Tak, no i tutaj sędzia podyktował rzut wolny. Nieskutecznie do kosza. Ale tym razem tak. Bardzo zacięta walka pomiędzy drużynami Staszica i Kościuszki. Jak na razie Kościuszko prowadzi, ale teraz Staszic z piłką. No i kolejny rzut wolny.
I znowu gra ze środka boiska. Kościuszko przy piłce. Kroki. Piłka w rękach naszych zawodników. Wow. Niewiele brakowało. Z dalekiego rzutu mielibyśmy 2 punkty. Ostatnie sekundy. I koniec. Jak, Bogumile, oceniasz grę? Jestem już zdecydowanie, że komu kibicuję. Kibicuję oczywiście naszej szkole Staszicu, ale widzę, że Kościuszko też nie daje za wygraną i walczy do ostatniej kropli krwi, ale w naszych zawodnikach cały czas jest ten krew wojownika i będzie walczyć do ostatniego tchu. Wobec tego, drugą, ty komentujesz. Początek drugi. Piłka drużyny przeciwnej. A i to Masztuk. O nie, nie udało się przejąć piłki. A i co za... Biegnie Tomaszczuk z numerem 30. Aj, noga była, ale nie, jednak Szczepański przejął piłkę. Czarnecki. I jak przepycha się. Aj, ale to był jednak lekki faul. Łomański przy piłce. Szczepański. Podanie do Tomaszczuka. I znowu Szczepański przy piłce leci. O ja, co za zwód. Aj, i przejęli piłkę Kościuszko. A i biało-czarni cały czas spokojnie prowadzą tą piłkę. To nie powinno tak być. Nasza drużyna agresywnie gra, ale to powinni jednak moim zdaniem bardziej to rozgrywać. Pański przy piłce. A i jak do środkowego. 39. Łomański jak świetnie podał. I rzut, rzut. A i prawie za 3 punkty, dosłownie milimetry. 7 minut do końca, biało-czarni przy piłce. Leci sam do podkosz, nasi, będzie rzut, będzie kosz. A jednak nie. I znowu biało-czarni przy piłce. Kościuszko leci pod nasz kosz, ale blokada... A jak zablokował pięknie Tomaszczuk. Znowu Łomański biegnie przy piłce i będzie rzut, będzie rzut. A i jak się zatrzymała piłka na poręczy kosza. Coś się stało, jednak obicie. I chyba będzie zmiana naszego zawodnika. Oj tak, widzę, że coś z kostką się stało, będzie zmiana. Kontuzja naszego zawodnika Czarneckiego z numerem 12. Nasz trener już podchodzi, żeby zbadać, co się stało, ale to nie jest do komentowania. Przejdźmy do meczu. I gra się znowu rozpoczęła. Łomański biegnie sam z piłką. Podanie do ważnego. I jak przejął piłkę. Aj, blisko było, prawie z dwutaktu. Kolejne punkty dla drużyny Kościuszko. Jest wynik obecnie 8-4. A nie, już 11-4. Dla drużyny Kościuszko. Ale nasi nie dają za wygraną. Biegnie pod kosz i rzut Szczepańskiego. Jak piękny rzut do kosza. 11-6. Piłka w posiadaniu czarno-białych. Podwójna. Cały czas większość gry Kościuszko ma piłkę. Aj, i znowu zrzucili nam kosza. Nasi zawodnicy już trochę się denerwują, ale damy radę. Widać tu entuzjazm. Widzę już, Gąsior już wyrwie się do walki. Zaraz będzie kosz. Ja jestem tego pewien. I Tomasz tu niewiele znowu zabrakło do pięknego rzutu. 2 minuty i 48 sekund do końca. I aj, zablokował. Kościuszko strasznie ostro zaczęło zrzucać na nasz kosz. Ale Łomański znowu pięknie. Nie, to był faul. Jak się obrońca wrzucił. Obrońca Kościuszko. Przerwa w grze. Dzień dobry, prosiłbym o kilka słów oceny dzisiejszego meczu. Mecz się rozwija. Na początku były kilka fajnych akcji ze strony Kościuszki.
Później troszeczkę przystanęli, ale myślę, że dadzą radę. Co pan ocenia naszą taktykę ze strony Staszica? Taktykę ze strony Staszica? No, szczerze mówiąc, nie jestem jakimś kibicem koszykówki, także taktycznie to nie powiem, że mi się mogły powiedzieć. Po prostu się na tym bardzo nie znam. Rozumiem, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Minuta do końca. Piłka w posiadaniu biało-czarnych. Staszic przy piłce. Ważny leci sam. Podanie do Łomańskiego. Szczepański, Tomaszczuk. I sam, aj, próbował sam, ale znowu odzyskaliśmy piłkę. Ważny i rzut. Aj, niewiele zabrakło. Rzut. Aj, niewiele zabrakło, znowu. I znowu Kościuszko biegnie na nasz kosz. Aj, zatrzymali grę. Im się nie śpieszy, jest wynik obecnie 17-6 dla Kościuszko. To nie jest najlepszy wynik, ale w nie takich sytuacji wychodziliśmy zwycięsko. Rzut, aj, to był odważny rzut przez połowy boiska. Koniec drugi. Wynik 17-6 dla drużyny Kościuszko. Początek trzeci, 10 minut do końca. Piłka w posiadaniu Kościuszko. Aj, rzut za 3 dla drużyny Kościuszko. Wynik 20-6, ale Tomaszczuk przy piłce. Już szykuje się, ważny przy piłce. Rozegranie, Łomański przy piłce, Gąsior i rzut. Aj, niewiele zabrakło. I leci sam, Staszicowski zawodnik, leci sam. Aj, to był faul. Minuta kary dla naszego zawodnika. Przerwa w grze. Coś poważnego się stało też również. Narada w naszej drużynie. Rozpoczynamy grę po przerwie. Piłka w posiadaniu Staszica. I już widzę, chłopaki ustawili się do rozegrania. Podwójna. Piłka dla naszej reprezentacji. Ważny przy piłce. Podanie do Tomaszczuka. Łomański i rzut. Aj, odbiło się. Kościuszko leci na nasz kosz. Aj, nie udało się im na szczęście. Ale niestety dobili. I jest wynik 24-6 dla drużyny przeciwnej. Sześć minut do końca, 26-6 dla drużyny Kościuszko. Ale Staszic się dalej nie poddaje. Ważny przy piłce. Aj, i znowu zabrali nam piłkę. Ale nie leci. Nie, ten rzut Kościuszki się nie liczył. Znowu Staszic przy piłce. Nie poddają się. Widać, że dążą do zwycięstwa. Staszic już w gotowości. Leci Łomański przy piłce. Szczepański. Podanie do Tomaszczuka. I rozgrywa. Leci pod kosz. Ej, niewiele zabrakło. Jakieś przepychanki pod naszym koszem. I rzut na nasz kosz, ale nie trafiony. Out. Kolejny kosz dla drużyny przeciwnej. Szczepański przy piłce. Ważny. Gąsior. I już będzie rzut. Ale nie trafiony. Ale przy Tomaszczuk uratował piłkę. I będzie znowu rzut. Sędzia pokazuje odpchnięcie. Atak przy rzucie. Nie może tak być. Osobisty dla Tomaszczuka. Niecelny. I drugi rzut z grą. Trafiony. Kolejny rzut osobisty. I drużyna przeciwna z kontry zrzuciła nam znowu kosza. Ale Gąsior przy piłce. Wynik 32-7 dla drużyny Kościuszko. Ale Staszic się nie poddaje. Walczy do ostatnich minut. Przy
30 przy piłce. Nasza staszicowska 30 o nazwisku Tomaszczuk, Gąsior. Aj, i znowu straciliśmy piłkę. Za dużo gubimy tych piłek, nie powinno tak być. Potknięcie biało-czarnego. Sztepański przy piłce i rzuca. Aj, niewiele zabrakło. I znowu niebezpieczna sytuacja pod naszym koszem. Out. I tam biali się przepychają, nie powinno tak być, sędzia powinien zareagować. I nasza piłka, rzut naszej drużyny. I dobija. Aj, niewiele zabrakło, naprawdę, to już niewiele zabrakło do kolejnego kosza. Minuta 10 do końca. Nasi się dalej nie poddają, walczą do ostatniego tchu. Widać, że są zmęczeni, ale nie poddają się. I Tomasz tu przy piłce uratował od auta, ale znowu przy piłce. I rzut naszej drużyny i piękny kosz ważnego. Rzut naszej drużyny. Jest piękny rzut za 3 punkty. Koniec trzeciej. Rozpoczynamy czwartą, ostatnią część gry Staszic-Kościuszko. Wynik 34 do 12 dla drużyny przeciwnej. I pierwszy gwizdek się rozpoczął. Nasz leci sam pod kosz. I rozegranie. I rzut Łomańskiego. Aj, niewiele zabrakło. Tomaszczuk próbuje zdobyć piłkę, ale jednak nieskutecznie. I kolejny kosz dla drużyny przeciwnej. Sztepański przy piłce. I Gąsior rzuca. Nie, nie, jednak nie. Ważny rzut. A jaki piękny. Rzut za 2 punkty. Rzut osobisty dla Łomańskiego. Pierwszy nietrafiony. Drugi rzut z grą. I znowu nietrafiony. Przejęcie piłki przez naszego reprezentanta. I pięknie, jednak rzuca. Niewiele zabrakło. 6 minut do końca, 43 do 14 dla drużyny przeciwnej. I sami pod koszem jesteśmy. Dosłownie wyszła ta piłka spod kosza. Wyszła z kosza. Ale z kontry dostaliśmy kolejnego kosza. Sztepański przy piłce, rozegranie do Gąsiora i leci sobie. I nieudana akcja. Ale jednak nasza piłka. I znowu piękny rzut ważnego. Rzuty osobiste do naszego kosza z drużyny przeciwnej. Ale nie, dobra, jeden trafiony. Ale nasi się nie podają. Mi się bardzo podoba ten duch walki, jaki jest w naszej drużynie. Którzy będą walczyć do końca. Nie poddadzą się. Ostatnia minuta gry. ...25 sekund do końca. I dostaliśmy kolejnego kosza. Ostatni kwadrans meczu. Nasi są przy piłce. I rzut. Nieudany, ale nie, zalecą na odzyskanie piłki. Koniec gry. Sędzia odgwizdał ostatni gwizdek. Mecz zakończył się 56 do 20 dla drużyny Kościuszko. Staszic dzielnie walczył. Naprawdę to było widać, że starali się chłopaki. Ale mam nadzieję, że w następnym meczu dadzą radę i wygrają. Cześć, czy mógłbyś nam się przedstawić? Martin jestem. Powiedz, kilka wrażeń z dzisiejszego meczu. No, było słabo, bardzo słabo, ale mogło być jeszcze gorzej. Widziałem, jak drużyna Staszice się starała. Powiedz, co zawiodło? Skuteczność przede wszystkim i gra w obronie. Dziękuję Ci bardzo. Widać, że się starałem. Bardzo doceniamy. Dzięki Ci bardzo. Dziękuję.
Dobry wieczór, czy mógł nam się pan przedstawić? Krzysztof Brudnowski, nauczyciel wychowania fizycznego w zespołu szkół numer 3 imienia Tadeusza Kościuszki. Dzień dobry, poproszę o kilka słów podsumowania dzisiejszego meczu. Mecz był dość chaotyczny, pomimo tego, że nasi chłopcy wygrali wyraźnie z drugą drużyną Staszica, ale widać było braki treningowe, dość długa przerwa, studniówka, trudności z zebraniem całej grupy na SKS-ie i w związku z tym była taka chaotyczna gra, dużo błędnych podań, początkowo bardzo niedokładne, gra mało skuteczna. Dziękuję bardzo i życzę miłego wieczoru. Dziękuję również. Życzę sukcesów na drodze redaktorskiej. Cicho, ja. Cześć Bartek, prosimy o kilka podsumowania z dzisiejszego meczu. No co można powiedzieć, drużyna przeciwna nie była ani wyższa, ani silniejsza, ani starsza. My po prostu nie daliśmy siebie wszystkiego. Było widać, że nasi nie dawali sobie rady z trzech, żadna nie siedziała prawie. Co można powiedzieć? Szkoda. Daliśmy z siebie wszystko. Jakieś pytania? Naprawdę doceniamy co robiliście i jak graliście. Naprawdę dziękuję. Witam bardzo serdecznie. Czy mógł nam się pan przedstawić? Nazywam się Zbigniew Krawczuk. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Staszicu. Prosimy o kilka słów dotyczących dzisiejszej licealiady. Nie jest to licealiada, ale to jest Chrubiszowska Liga Koszykówki, tak to się nazywa i w naszej szkole gramy to kolejny sezon, a tradycja tego jest bardzo długa, sięgam pamięcią mojej kariery zawodowej szkolnej, już się ta liga zaczynała i trwała i dalej ją kontynuujemy dla dobra koszykówki chrubieszowskiej. Jak pan ocenia dzisiejszą grę naszych zawodników? Na razie to grał zespół młody i na razie na tyle ich na razie stać, jest to pierwsza i druga klasa, ale w trzecim meczu zagra drużyna podstawowa Staszica i tu naprawdę będzie co pooglądać i myślę, że oni są przykładem najlepszej drużyny praktycznie województwa z ubiegłego roku, także sobie na pewno w tym meczu poradzą z drużyną dorosłych, takich starszych zawodników w wieku 30-40 lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A na parkiet wchodzą kolejne drużyny. Rozpoczął się mecz pomiędzy reprezentacją zespołu szkół numer 1 i gimnazjum numer 3. Pierwsza kwadra. Kuba, wejdź Kuba. Zawodnicy z gimnazjum wcale nie czują respektu przed starszymi zawodnikami z zespołu szkół numer 1, czyli ze szkoły mechanicznej. I pierwszy kosz zdobyty przez zawodników z gimnazjum. Do końca pierwszej kwadry 8 minut. Atakują gimnazjaliści. Do końca pierwszej kwadry 6 minut. Jak na razie wynik wyrównany, 2-2, ale i walka na parkiecie również wyrównana, pomimo różnicy wieku. Przerwa w grze. Przez chwilę gra przeniosła się pod kosz gimnazjalistów, ale szybka kontra, no i znowu kosz. Kolejne dwa punkty zdobywają gimnazjaliści. Zakończyła się pierwsza kwadra meczu pomiędzy reprezentacją zespołu szkół numer 1 i gimnazjum numer 3. Prowadzi gimnazjum. Wynik 7-4.
i początek drugiej kwadry meczu. Zespół szkół numer 1 i gimnazjum numer 3. Zawodnicy gimnazjum ciągle w ataku. Nie mają żadnych kompleksów, pomimo że jest pewna różnica wieku, ale doskonale sobie radzą. I w ostatnich sekundach drugiej kwadry gimnazjaliści zdobywają kolejne dwa punkty i wynik 11-6. Ale to dopiero pierwsza połowa. I rozpoczęła się trzecia kwadra meczu. Gimnazjaliści ciągle w ataku. Ale kolejny atak reprezentacji zespołu szkół numer 1 dał dwa punkty i teraz gra przenosi się na połowę boiska gimnazjalistów. Teraz zespół szkół numer 1 atakuje. Zakończyła się trzecia kwadra. Prowadzą gimnazjaliści z wynikiem 22-10. I czwarta kwadra rozpoczęła się od skutecznego rzutu gimnazjalistów. Gra toczy się na połowie boiska zespołu szkół numer 1. Gimnazjaliści atakują. I rzuty dla zespołu szkół numer 1. Pierwszy niecelny. Drugi udany. A więc jeden punkt na tablicy wyników. Wynik 24-11. Gra nabrała tempa. Zawodnicy zespołu szkół numer 1 atakują. Liczą na odrobienie strat. Rzeczywiście wynik zmienia się na ich korzyść. No ale jeszcze mają co najwyżej 7 minut do końca meczu. Została ostatnia minuta meczu. W dalszym ciągu prowadzi reprezentacja gimnazjum z wynikiem 28 punktów. Zespół szkół numer 1 ma 17. I przed nami jeszcze jeden mecz. Przed nami mecz kończący dzisiejsze rozgrywki halowe Hrubieszowskiej Ligi Koszykówki, a ze mną zawodnik, który za chwilę wejdzie na parkiet, Piotrek Szkale. Piotrku, powiedz coś o swojej drużynie. Dzień dobry Państwu. Drużyna nasza składa się ze wszystkich chłopaków, którzy już są pracownikami szkoły numer 3, pracownikami różnych firm. Jesteśmy takimi zapaleńcami, którzy w wolnym czasie w piątek spotykamy się i gramy sobie w amatorsko, tak po prostu dla kondycji, dla przyjemności. Ale będziecie grali z licealistami, którzy są na bieżąco. Czy nie macie tremy? Mamy, ponieważ oni startują w zawodach lepszej rangi, są wyżsi, wysportowani, przede wszystkim młodsi, chociaż my ich znamy, bo trenowali razem z nami w czasie wakacji, w roku szkolnym graliśmy razem, także wiemy, co potrafią, no ale trochę się ich obawiamy. No ale będę trzymał kciuki. No, życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Zakończył się mecz pomiędzy reprezentacją gimnazjum numer 3 i zespołem szkół numer 1. Proszę trenera zespołu szkół numer 1 o parę słów podsumowania. Wszystko było widać, jak grały dwa zespoły. U nas była straszna nieskuteczność rzutów i pod koszem zbiórek. No co mogę więcej powiedzieć? Młodzi wygrali. Młodzi wygrali, ale starsi mają teraz chwilę do zastanowienia i doping do podciągnięcia formy. Oczywiście. Będziemy się starać następny, żeby rewanż zrobić jak najlepiej, żeby wypaść w następnym meczu. Czego życzę również w swojej starej szkole również. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Odgłosy tej bardzo intensywnej rozgrzewki zapowiadają ostatni już mecz dzisiejszych rozgrywek halowych Hrubieszowskiej Ligi Koszykówki. Będzie to reprezentacja UKS Ogólniak i K2. Reprezentacja weteranów. Na parkiet wychodzą drużyny grające w ostatnim meczu dzisiejszego wieczoru. Drużyny zespołu K2 i klubu UKS Ogólniak.
Jeszcze ostatnie zdjęcie, które robi im trener, pan Zbyszek Krawczuk. Powitanie z przeciwnikami. I za chwilę sędzia rozpocznie pierwszą kwadrę. I piłka w grze. Przejmuje ją Ogólniak. I od razu ostro atakuje kosz przeciwników. Gra toczy się na połowie drużyny K2. Ale piłka wraca, przechodzi do rąk weteranów, którzy wcale nie mają zamiaru się poddać. I po skutecznej akcji Ogólniak zdobywa pierwsze dwa punkty. Kontratak grupy zespołu K2. I teraz rzut dla Ogólniaka. Skuteczny, pierwszy. Drugi nie. I gra przenosi się na połowę boiska Ogólniaka. Atakują weterani. I zakończyła się pierwsza kwadra. Wynik meczu 14-3 dla Ogólniaka. Rozpoczęła się druga kwadra i tu wyraźnie inicjatywę przejęli zawodnicy z zespołu K2. Atakują bardzo ostro kosz Ogólniaka. Ale kontra Ogólniaka okazuje się skuteczna. I jeszcze rzuty. Wykonuje Jóźwiak. Pierwszy niecelny. Zakończyła się druga kwadra meczu. Wyraźna przewaga UKS Ogólniak. Wynik 37-3. No i przed chwilą mieliśmy serię rzutów zawodników z Ogólniaka. Naprawdę mają niesamowitą formę. Wynik świadczy o tym. 52-3. Ale zawodnicy K2 nie poddają się i przed chwilą kolejny rzut, skuteczny rzut do kosza UKS Ogólniak i wynik się poprawia. I zakończyła się trzecia kwadra meczu K2 UKS Ogólniak. Prowadzą zawodnicy UKS Ogólniak z wynikiem 60 punktów. K2 zdobyło 7, ale mamy jeszcze 10 minut meczu. Wszystko może się zmienić. Kończy się ostatnia minuta meczu pomiędzy reprezentacją Ogólniaka UKS Ogólniak Nowa Technika i drużyną K2. Właśnie zakończył się mecz UKS Ogólniak Nowa Technika 76, K2 17. No cóż, należy przede wszystkim pogratulować zawodnikom drużyny K2 bardzo sportowego ducha. Nie poddawali się pomimo wyraźnej przewagi młodszych od nich zawodników. No ale tak to jest w sporcie. Najważniejsze jest, aby wykazać się tą sportową chęcią walki. To co, pozostaje tylko pogratulować. No i parę słów podsumowania. Jak grała dzisiaj reprezentacja? No jak zwykle gładko tu wygrywa, bo przeciwnicy są dużo, dużo za słabi. No także tak to wygląda, ale grają już w turniejach o wyższym poziomie, dlatego ten turniej dla nich to jest naprawdę tu zabawą i zagrali tak sobie, no, pokojowo, bo mogli troszeczkę oldboyi jeszcze bardziej pograć, ale nie, zobaczymy dopiero, najbliższe okazą się zawody na ich poziomie. Pod to trenują i pod to grają. Z parę minut zapraszam chętnych do oglądania. 25. kolejny spory turniej. Przyjeżdża Zamość, Tomaszów, Biłgora i dla nich to już są takie poważne sprawdziany. A tu grają po to, żeby
popularyzować koszykówkę, bo nawet byłem dzisiaj zadowolony z tego, bo troszkę było kibiców na trybunach, było klaski, to jest najważniejsze. A Old Boyom należy pogratulować sportowego ducha. Tak jest, dzięki takim ludziom, którzy jeszcze w takim wieku chcą grać, ta koszykówka jeszcze w Hrubieszowie będzie istnieć, bo na bazie samej młodzieży nie da się hrubieszowskiej ligi zrobić. Także to oni są potrzebni. A więc zapraszamy na kolejne. Tak jest, za tydzień gramy kolejny turniej, znaczy kolejną rundę HL-ki i tak przez najbliższe 2 miesiące będziemy się spotykać. Dziękuję bardzo. Radio RTM Staszic. Na tym kończy dzisiaj relacje z rozgrywek Hrubieszowskiej Ligi Koszykówki. Zapraszam teraz na wyjątkowy koncert. Koncert Teatru Piosenki Młyn. To stało się tradycją, że Teatr Piosenki Młyn podsumowuje muzycznie mijający rok. Od ciebie miłość, cuda miłości, od ciebie czystość, chwała czystości, od ciebie bystrość i wzrok przejrzysty, od ciebie spokój wiekuisty. Ty dojrzysz jego wzrok i jej rumieńce, połączysz toni wonie wody z kaczeńcem. Ty, kiedy dłonie ich ujmą się mocno, połączysz mech i pienie w miłość owocną. Od ciebie miłość, cuda miłości, od ciebie czystość, chwała czystości, od ciebie bystrość i wzrok przejrzysty, od ciebie spokój wiekuisty. Nieokiełznany wiatr, ptaków śpiewanie, ty w jeden złączysz ton, w jedno wyznanie. Ty wyziębiony głaz, poprzez strumienie rozpalisz żarem traw, żywym płomieniem. Od ciebie miłość, cuda miłości, od ciebie czystość, chwała czystości, od ciebie bystrość i wzrok przejrzysty, od ciebie spokój wiekuisty. Połączysz noc i dzień, powodzeń wstęgę i w jeden taniec pniesz frak i sukienkę. A kiedyś lekko tak, by nikt nie poczuł, na jeden zamkniesz czas, dwie pary oczu. Od ciebie miłość, cuda miłości, od ciebie czystość, chwała czystości, od ciebie bystrość i wzrok przejrzysty, od ciebie spokój wiekuisty. Na 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 na. Dobry wieczór Państwu. Moi drodzy, witamy Was serdecznie na kolejnym cyklicznym programie pod tytułem Remanent 16. W teorii noworoczny, w praktyce jeszcze staroroczny, a mający na celu podsumowanie tego, co robiliśmy przez cały rok w tym towarzystwie, które nazywa się Teatr Piosenki Młyn. Tak, bo wszyscy robią programy noworoczne, a my jesteśmy prekursorami i robimy programy staroroczne, więc jesteśmy z tego dumni. No. Moi drodzy, ten rok obfitował w wiele podróży naszych z piosenką. Byliśmy na różnego rodzaju festiwalach, gdzie zdobywaliśmy nagrody, byliśmy na różnego rodzaju koncertach w różnych miastach w Polsce. Inicjowaliśmy pewnego rodzaju imprezy też. A wszystko to w jednym celu. Otóż w 2017 roku będziemy mieli swoje dziesięciolecie, 10 lat istnienia i za to w zasadzie to chciałbym Państwu podziękować, bo ten koncert jest dla nas zawsze najtrudniejszy, dlatego że gramy dla Was. To Wy pierwsi nas oklaskiwaliście tutaj i to Wasza wina, że my mamy już 9 lat. Bardzo Wam za to dziękujemy i zagramy dzisiaj kilkanaście autorskich oczywiście utworów, a kolejna, rozpoczęliśmy oczywiście od piosenki Cuda Miłości, a kolejny utwór Licencja Poetyka. Nie będę dużo gadał, tylko taki dwuwiersz, gdy rymu nie styka, tam licencja poetyka, czyli rozterki i cierpienia literata, wiersz oklety.
wiatr, że człowiek się namęczy, buszując gwarze myśli mrowia, nim zgrabną puentą wiersz uwieńczy, w znoju dostojne pieszcząc słowa. Ileż to jego łezka tuszy w otchłaniach próżnej twórczej męki, piętnem odciśnie się na duszy, gdy myśl nie zechce wyjść spod ręki. Licencja, licencja, licencja poetyka, licencja, licencja, licencja poetyka. Jak pawie puszą się mędrkowie, sypią z maksymy z ptasich główek. Udane dzieło, pestka, bowiem wystarczy zestaw gładkich słówek. Trochę inwencji, rymów szczypta, łyk wiadolenia nad złym losem. A gdy posklejasz swoje skrypta, zapasem tchu gruchnij z patosem. Ten czas poeci, wielkich tuzy wieszczy, ukoszcie rymy swemi. Podpalcie parnas, rzućcie muzę w rozwartą gardziel głodnej ziemi. Wy nad choraca się unoście, cienie pogrzebcie, ud safony. Poezji nowej regnum głoście, ruszcie spiżowych sumień dzwony. Do was kieruję prośbę małą, zrutynowani do imentu. Zbudujcie wieżę z głazów całą, na błocie i bez fundamentu. Na koniec ujmę rzecz dosadnie, rymem do celu sunąc równo. Kupa kamieni, ha, wszystko ładnie, lecz bez wysiłku wyjdzie. Co wyjdzie? Gówno wyjdzie. Smutno. Licencja, licencja, licencja poetyka. Licencja, licencja, licencja poetyka. Licencja, licencja, licencja poetyka. Licencja, licencja, licencja poetyka. Licencja poetyka. Moi drodzy, podejrzewam, że każdy z nas tutaj obecnych ma takie miejsce, do którego z chęcią wraca. To miejsce rekompensuje mu coś albo daje mu coś, gdzie znajduje wytchnienie od codzienności. To miejsce niekoniecznie jest umiejscowione gdzieś w przestrzeni. Arkadia. Na przykład właśnie. Może to być w głowie jakiś taki pokój, w którym się zamykamy i odpoczywamy. Każdy z nas ma takie miejsce, ja też. A czemu nie? Chciałbym was zaprowadzić do tego miejsca cicho, cichuteńko. Rozkochani w strach i niewinni jak aniołowie, w deszczu ginął sad, ty wołałaś tańcz, mamy bal. Rozpuszczałeś mnie na wierzbinie chętnaż do nieba. Powiedziałaś mi, że kochasz mnie. Ty królową byłaś, ja królem pamiętasz. I koniki polne przybyły na ślub.
Potem była uczta w salonach pod lipą. Nigdy później tak nie smakował mi chleb. Dokąd teraz zaprowadzisz chwilą nas? Co ukrywasz? Odpowiedz proszę. Czego trzeba, czego trzeba, by usłyszeć słów, by usłyszeć tu siebie? Cicho, cichuteńko, nie budząc ze snu. Cicho, cichuteńko, przyprowadź mnie tu. Cicho, cichuteńko, nie budząc ze snu. Cichuteńko, przyprowadź mnie tu. Cicho, cichuteńko, nie budząc ze snu. Cicho, cichuteńko, przyprowadź mnie tu. Cicho, cichuteńko, nie budząc ze snu. Cicho, cichuteńko, przyprowadź mnie tu. Zanim Adam nas zabierze znowu w taką podróż sentymentalną do wspaniałego miasta, to niestety ja zaśpiewam, ale to dlatego, że ważne jest na początku koncertu mieć piosenkę, która pozwoli nam prawidłowo śpiewać samogłoski. Ile mamy samogłosek w języku polskim? Ile? Dużo. Dobrze, mamy 5. A, E, I, O, U. Dobrze. Y też czasami bywa, ale to czasami w takich miejscach, że lepiej nie posłuchiwać. Ta piosenka... Widzę, ktoś zrozumiał. Ta piosenka pozwoli nam troszeczkę się ośpiewać, a przy okazji ja sprzedam kawał mądrości, pseudomądrości o tym, że jak mężczyzna nie ma tego, co lubi, to lubi to, co ma. Maestro, poproszę. Tam, gdzie bezdrożne kartoflisko, w mroku z tęsknotą wyją psy. Blado przyświeca księżyc nisko, szeptając ktoś połyka łzy. Blado przyświeca księżyc nisko, szepcze ktoś obficie roniąc łzy. Będę pamiętał twe krągłości, na które twardą kładłem dłoni. Wybacz mi, że mówiłem w złości, żeś gibka jak trojański koń. Wybacz mi, że mówiłem w złości, żeś landara jak trojański koń. To nocy prawda miła, zdrętwiałe członki w tobie grzał. Jak na skus sobie parła siła, zgłodniałych pędu głód ciał. Jak na skus sobie parła siła, zgłodniałych pędu dwojga ciał. Ty mój żał, co przed światem chowasz, to zbliżył drżący palec swój ku miejscu temu i to, co masz, podniecą dotykał bez tchu.
ja ujrzał ciebie i to, co masz, pod niecą dotykał westchów. Choć cicho jęknie, błagam, Zina, samego nie zostawiaj mnie. Ja wiem, to wszystko moja wina. Dlaczego dobrze nie grzał się? Ja wiem, to tylko moja wina. Po co ja na mrozie trzymał cię? Poszlachał Misza, komsomolec, po znoju opadnąwszy z sił, gdy zepsuł się wjeżdżając po stary samochód marki Zim. Bo zepsuł się wjeżdżając. A jak ktoś pomyślał coś innego, to świntuch. Oj, świntuch. No. Na początku wieku XX w Hrubieszowie pan i pani zasiedli w pewnej knajpie. Pan opowiadał pani o pewnym mieście na zachodzie, a pani prosiła go, żeby ją do tego miasta zabrał. Zabierz mnie do Paryża, panie. Najtęższe głowy mędrców krąg całymi laty debatując, skąd łaknienie człowieka do sztuki ma. Nie rozumieją i pani, co przedmiotem jest wierszydła, tego więc u pani tej zroił się do malarstwa pęd, aż zaśpiewała. Zabierz mnie do Paryża, panie, ja to wiem, tam jest miejsce dla mnie. Zabierz mnie do Paryża, panie, żaden cios tam nie spłynie. Niestety, kiedy pusty trzos kariera minie cię o włos, potrzeba wtedy, by przy boku był wizjoner jaki, wtuliwszy czule swoją dłoń w dłonia manta, szepce do niej. Pokaż mi, panie, jestem twa, kawałek świata. Zabierz mnie do Paryża, panie, ja to wiem, tam jest miejsce dla mnie. Zabierz mnie do Paryża, panie, żaden cios tam nie spłynie. I wokół tłum się zebrał dusz, słuchając jej żarliwych próśb, lecz on się raczył winem gry. Mówiła ona, aż nie wytrzymał jakiś pan, trza dżentelmenem być dla dam. Reszta wstrzymują złość jak grom, wołała za nim. Zabierz ją do Paryża, panie, uwierz, że tam jest miejsce dla niej. Zabierz ją do Paryża, panie, zrób, że coś przerwi to płakanie. Więc niech tak będzie, wychłop czas, takie życzenie pani masz, bo już myślałem, że o krok się nie posuniesz. Niejedną miarą mierzy człowiek swe przyjemności. Słuchaj więc, ty szczyty Eiffla pragniesz mieć, ja inne szczyty. Aha. Rano będziesz w Paryżu pani, jeśli w noc się pozbędziesz grani. Rano będziesz w Paryżu, panie, i w noc się pozbędziesz granic. Zabierz mnie do Paryża, panie, ja to wiem, tam jest miejsce dla mnie. Zabierz mnie do Paryża, panie, żaden cios tam nie spłynie na mnie. Skoro jesteśmy już przy miastach, chciałbym państwu opowiedzieć o pewnej historii. Otóż mieliśmy okazję niesamowitą w tym roku brać udział w 52. Studenckim Festiwalu Piosenki. Wiem, że to nie wygląda. Oj tam, oj tam.
Ale tak było. Moi drodzy, braliśmy udział w 52. Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. Jest to niesamowite wyróżnienie, ponieważ jest to najlepszy festiwal piosenki literackiej w Polsce i samo zakwalifikowanie się do tego festiwalu jest niesamowitą nagrodą. A my zostaliśmy zaproszeni przez przewodniczącego tego festiwalu, pana Jana Poprawę. Pan Jan Poprawa, muzykolog. Pan Jan Poprawa, muzykolog, krytyk muzyczny, autor rocznika Piosenka wydawanego przez Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Już w ubiegłym roku zainteresowany tym, co my tutaj robimy, umieścił taką wzmiankę o Munie w swoim roczniku. W tym roku będzie to taki dosyć duży, obszerny artykuł o Teatr Piosenki Młyn jako środowisko artystyczne we wschodniej Polsce. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Moi drodzy, i w ten sposób wystąpiliśmy w gronie najlepszych autorów i wykonawców piosenki literackiej w Polsce. A co zaśpiewaliśmy? Chcielibyśmy wam zagrać i zaśpiewać to, co wykonaliśmy tam. Czuję jeszcze chłód tarasu i miód. Na chlebie tak dobrze pamiętam. Pszczeli chór na kwiatach, których zapach się niósł i rósł, ogromniał, potężniał. Twoją twarz co dni okradały z sił. Czytam wciąż co noc, tak jak list. Kołysanki rytm i słowa, które są jak zaklęcie, bo wszyscy śpią. A ja pamiętam. Są obrazy, które namalować się da jedynie w pamięci. I drogi są, którymi można pójść tylko raz. Ostrożnie, by głupio nie skręcić. Ulotnych chwil nam los plecie wątłą nić. Czasem on ją rwie, czasem my. Nieświadomie tak. Nieprawda, że już nie boli, kiedy zanurzam się cały w tej ciszy. I wtedy mam was. Choć trochę. Tak, w kwestii domówienia jeszcze ten utwór pod tytułem Cisza zagraliśmy z Waldkiem i Tomkiem w Radomiu na festiwalu śpiewających poezję Łaźnia 2016. Ten utwór zarówno tam, jak i w Lublinie zdobył trzecie miejsce, czyli podium. A jako drugi zaśpiewaliśmy utwór pod tytułem Idziemy, też mojego autorstwa. Ten utwór z kolei miał pierwszą nagrodę w Chełmie. Wygrał festiwal bardów w Chełmie. Thank you.
idziemy zobacz losie jak należy. Choć czasami nam niezwykle jest pod prąd. Brody rosną, dzieci rosną, nie uwierzysz. Jak ostatnio, nade wszystko jestem stąd. I pomysłów nie brakuje niebanalnych, niebanalnych pogawędek wieczorami. Nie boimy się już wpadek kolosalnych, bo tak czyściutko i prościutko między nami. Tak to prawda, że nie wszyscy obok siebie, bo tak życie jakoś drogi nam układa. Ci, co dalej, niekoniecznie mają lepiej. Ci, co bliżej, może mówić nie wypada. Są też tacy, co do których już niestety nie tak łatwo wpaść na nocne degustacje. Ale można jeszcze mówić do nich kładąc chryzantemy na grobowcu czy akacje. Dziękuję, bardzo dziękuję. Nie krępujcie się. 40 człowiek lat żyje i ciągle na to czeka. Tak, pewien ksiądz Twardowski, nasz znakomity poeta, kiedyś napisał w swoim niecodzienniku, że pewien proboszcz, wystawiając opinię swojemu wikaremu, napisał, że śpiewa źle, ale z zamiłowaniem. Dlatego teraz ja zaśpiewam. Choć też nie do końca będzie to przypadkowa piosenka, ponieważ Adam tutaj mówił o Krakowie, o panu Poprawie. I piosenka też będzie troszeczkę związana z Krakowem. Tylko od razu powiem, że zapomniałem dzisiaj wziąć moją przyjaciółkę Niusię i kalosza. Także nie wiem, co to będzie. Po prostu dwóch instrumentów zapomniałem wziąć. Ale zaśpiewamy. Dam radę. Będę się starał. Maestro. Pewien krakowski znany aktor na szklanej scenie o wieczorze szczytną ideą naród natchnął. Zawodząc śpiewać każde może. Na
Naiwność ludzka rzecz wstydliwa, bo nikt nie pojął, że żartował. Cieszy się kum z nadkufla piwa, też pewnie będzie występował. Dla połychania ego famy, nie bacząc na odbiorców sztuki, jodrują wściekle, łamiąc gamy muzyczne samo niedołuki. Do szczęścia prawo ma jednostka, takoż ze sztuką obcowania. Lecz gdy ochota kogo spotka, dlaczego rwie się do śpiewania? Niechaj się aktor nasz nie gniewa, że czepiam się piosenki starej. Wszak wiele lat już sam nie śpiewa, a bez talencia ryczą dalej. Nie chcę kariery wam żałować, kochani, jeno, proszę ślicznie, możecie miauczeć i tokować, ale na Boga, nie publicznie, no. Wyznam wam jedną małą wadę, przy zalec sporym arsenale. Ja nie mam parcia na estradę, najprostszy numer też zawalę. Koledzy, którzy z tyłu stali, tu ujmę sprawę lakonicznie, pchnęli mnie z kulis i kazali zacząć ośmieszać się publicznie. Koledzy, którzy z tyłu stali, tu ujmę sprawę lakonicznie, pchnęli mnie z kulis i kazali, cisza, zacząć ośmieszać się publicznie. Nie ma to jak na kogoś zwalić. Rok 2017, który przyjdzie za czas jakiś, bardzo szybko już, to też będzie rok, kiedy mamy taki plan, wydamy trzecią płytę. Trzecia płyta Teatru Piosenki Młyn. I tak to już zwykle jest, że przy okazji nagrania nowej płyty jeden utwór z niej, jeden lub dwa, jest takim utworem promującym tę płytę. Tak się składa, że my też takie mamy, mamy dwa i chcemy je dla Państwa zagrać. Ballada o wierzbie.
póki co lepiej pobaw się ze mną, zanim żoną zostaniesz na zawsze, nim z wyrzutem wykrzyczysz, że przy mnie jak na huśtawce. Zanim zbędą ci kawy poranne, każdy dzień jak spędzony w niewoli, nim zapragniesz, by grom jasny z nieba ciebie wyzwolił. Na, 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 na. Zaczną drażnić skarpety w nieładzie i własne oddechy. Nie odrywaj mnie więc od zabawy, nie każ patrzeć przez cudne oczęta, nie chcę słyszeć, że przecież ty mogłaś jak inne dziewczęta. Na, 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 na. Póki co lepiej pobaw się ze mną, zanim uznasz, że nic z tym dobrego, pewnie uznasz okazję niejedną, by wrócić do tego. Zanim słowa się skończą i w ciszy nieprzebrana pojawi się ciemność, póki jeszcze patrzymy na siebie, to pobaw się ze mną. Hej! Na drugą część koncertu zapraszam za tydzień.